Miałem ładny charakter pisma. I w domu zawsze mówiono, on tak ładnie pisze, on powinien zostać pisarzem. Miałem w rodzinie bardzo bliskiego krewnego, poetę, nazywał się Bolesław Leśmian. On był takim już znanym poetą i ja pod wpływem tym, że on pisał wiersze, też zacząłem pisać. Pierwszy wiersz mój napisałem, jak miałem 7 lat, o mojej siostrze. Potem zacząłem pisywać stale coraz częściej. Później, kiedy miałem już lat 15, napisałem jeden wiersz, który mi wydrukowano w piśmie. I to był wielki mój sukces pierwszy literacki. I od tego czasu stale pisuję dla dorosłych i dla dzieci. Uważam, że utwory dla dzieci tylko wtedy są dobre, jeśli dorośli też mają chęć je czytać. Zresztą staram się być zrozumiały, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a nawet dla zwierząt. Mam tutaj na myśli mojego ulubionego psa.